Nawet, Fajne nawet kliki. Zapomniany gatunek G. Yeah. No, to tutaj możesz porozwodzić i pożenić, a ja sobie. Dobra. To łazienka musi poczekać. Fajne eee, kliki, czyli gra, gdzie tak naprawdę eee, w interfejsie eee, to była twoja myszka i ewentualnie inwentarz, ale nie zawsze. Eee, I... I po prostu yy, gra na jeden raz, gdzie się roz, rozwiązywało zagadki yy, i szło się z fabułą. No i tyle. Yy, no i kiedyś to były dość popularne gry, bo yy, bardzo często jedna osoba miała problem yy, z tym, żeby grę przejść. Raczej się korzystało właśnie z yy, jakiejś tam albo solucji. Albo pomocy znajomego, który też grał i tak dalej i tak dalej. No i co chodziło się chłopkiem lub babką i naciskało się na miejsca w mapie i tyle. No i wszystko się rozchodziło o. O o o. O fabułę no i. Bardzo było wie, bardzo wiele gier było właśnie po które były dość kasowe. No. Nie wiem, Grim Fandago mm -hmm. Tylko to już była bardziej 3D. Grim Fandago było kultowe, ale chyba się nie sprzedało za dobrze. I z tego co kojarzę takim właśnie mentorem powiedzmy innym innych twórców, było właśnie przede wszystkim lukas. Lukas Art, tak? Tak, to był Lukas Lucas Art. Lucas Art. I chyba, I J, nie? Też miała coś jakoś mi się kojarzy, że jej miał też dużo wspólnego z tymi planszówkami Kurde, z... nie pamiętam, e... ale dużo tego było. Co był z... Indiana Jones, In... był. Sierra, Sierra Interactive też była, nie? O, Sierra był, tak. No. Był Indiana Jones, był ten. Przecież miałem to w głowie. Hopkins <noise> FBI było bardzo fajną grą. Lary. O, o... kurde, to nie gra w Larego. Ale tam się nie, do, nie dla klikania grało. No, Jedną ręką trzeba było grać. No. no, ale jakieś takie z moich doświadczeń, to chyba najbardziej takie rozpoznawalne, to był Jack Orlando bardzo, bardzo popularna gra, przynajmniej w Polsce. Bo podobno... Seria, to yy, przynajmniej dwie części były, nie zdziwię się, oh. jak było ich trzy. Okej, okay. ja to nawet nie wiedziałem, ja grałem tylko w jedeneczkę, prawdopodobnie, bo tam nie było żadnej cyfry przy tym. Także u mnie chyba najbardziej popularny właśnie był Jack Orlando. Nie wiem, czy kojarzycie, taka giera Torins Passage się nazywała. Ona była w jakimś komputer, świat gry, czy świat gier komputerowych, jakiś taki magazyn był mm. i oni go tam dodali razem z Solucją właśnie, bo to jest to, że te gry były naprawdę, naprawdę bardzo ciężkie do przejścia samemu. Bardzo często te, te łamigłówki były zrobione, może nie, znaczy czasami były nielogicznie zrobione, były jakieś totalne głupoty, że użyj skarpetę na, nie wiem, na dachu i, i wtedy dostaniesz młotek, którym, nie wiem, którym pobijesz jakiegoś tam typa, no absolutnie ciąg przyczynowo-skutkowy tych zagadek był momentami tak, tak bez sensu, że po prostu polegało to na tym, że brało się jeden item i używało się przysłowiowego wszystko na wszystkim, i, I to było jedyne słuszne rozwiązanie w końcu. Jakaś tam interakcja e, działała. Później, oczywiście, twórcy zaczęli temu troszkę przeciwdziałać i były na przykład itemy, które nic nie robiły i po prostu zajmowały miejsce w, w ekwipunku i, i generowały dodatkowe, niepotrzebne kliknięcia, wydłużały sztucznie grę. Było strasznie, strasznie irytujące. Deponia. No właśnie, kurde Deponia. Wiem, że jest bardzo popularną serią, nawet chyba mam całą serię na Steamie, bo była na jakiś tam, nie wiem. E, jakieś jakieś e, Kinguiny czy inne tego typu jakieś takie wiecie, zbiórki gier. E, w paczkach darmowych była, w cd też były bardzo często deponie dodawane, także gdzieś tam te deponie mam nawet, ale no... Nie wiem, moja miłość do, tych, do tego gatunku bardzo, bardzo dawno temu już umarła. Hmm, kurde, miałem jeszcze jedną taką grę na myśli, a teraz mi wypadła z głowy. Hmm, 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 co tam jeszcze było z takich point and clicków? Syberia, o Syberia. bardzo. Nie grałem nigdy w Syberię, ale kojarzę, że były przynajmniej dwie, chyba trzy części i Syberia była strasznie ładną przygodówką. Ona, pamiętam, że była na kanale, to był jeszcze kanał w telewizji Hyper. On był tam, nie wiem, po 22 chyba puszczany. Trzy Syberie, okej. Okay. I na Hyperze właśnie był pełny walkthrough, tak jakby przechodzili Syberię. Od samego początku, krok po kroku pokazywali co. Ja w tą grę w ogóle nie grałem, ja nie mam pojęcia co się, tam, co się tam działo. Ale lubiłem patrzeć na to wszystko, bo to było tak ładnie, tak płynnie wtedy zanimowane. Dzisiaj ta gra wygląda dramatycznie źle. Ale na, w tamte czasy to było już pełne renderowa renderowane 3D, renderowane 3D tła. Ta dziewczyna, która była główną bohaterką była też ładnie zanimowana, jak na tamtejsze czasy. No i naprawdę robiło to mega, mega wrażenie. Hmm. E, trójka jest chyba w miarę nowa. Tak, właśnie też mi się tak kojarzy, wyszła jedynka, potem dwójka, potem długo, długo nic, potem chyba na jakimś Patronacie. był jakiś tam e, kick, kickstarter, kickstarter o tym, żeby ruszyć trójkę I chyba potem trójka powstała, nie? E, I no, to mi się też właśnie jedna z takich gier kultowych, która się kojarzy. I kurde, ale jeszcze jedna miałem gdzieś na końcu języka. Wiem, że nawet były próby, czy tam jedna próba e, utworzenia point-and-clicka w uniwersum Warcraft'a. I ona była na dość zaawansowany, zaawansowanym etapie. Tą demówkę, powiedzmy tą nieukończoną wersję Warcraft'a 3, Warcraft 3, e, tego, tego, tej przygodówki z Warcraft'a, można sobie gdzieś pobrać z internetu jako, jako oficjalne dane. E, I no mówię, jest znaczna część gry, którą można normalnie pograć, Są jakieś tam pojedyncze placeholdery, niektóre części są. Gry nieukończone, ale dla, fana, dla fanów uniwersum, myślę, jak najbardziej warte sprawdzenia, e, tworzone oficjalnie przez Blizzard, także przez ten stary, dobry Blizzard, powiedzmy, bo to też warto nadmienić. E, I no ciekawie zobaczyć, powiedzmy, taki, może nie Disneyowy, ale taki ręcznie rysowany, jak właśnie takie stare bajki. Styl Warcrafta. Naprawdę coś ciekawego, polecam sobie zobaczyć na YouTube z tego. Albo sobie obejrzeć właśnie gameplay' y na YouTube, albo samemu pobrać i, i, i sprawdzić, pograć, jak to kiedyś się. Um, jak, jak kiedyś próbowali um, zmienić powiedzmy, uniwersum Warcrafta na, na przygodówkę. Um, Kry, Dosku, masz jeszcze jakąś taką znaną Oczywiście. sobie przygodówkę? No to tak, Ko i kończy? Grałeś? Tak, tak, faktycznie. No to, to... Było, to była zabawna <laughs> gra. I jedna z pierwszych na świecie gier, gdzie nie miałeś jednego protagonista, tylko dwóch. I, yy, i jedna z tych niechlubnych gier, gdzie yy, mogłeś yy, zacząć sobie grę na początkowym stadium i nie przejść, a dowiedzieć się o tym yy, pod koniec gry. Bo nie zebrałeś jakiegoś tam kwiatka albo innego cholerstwa. Nie yy, mm. szło do tego początkowego stadium gry wrócić po tego kwiatka. No mm. i yy, 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 to był minus tej gry, ale to było polskie, to był kajko i kokosz, więc yy, yy, gra jest uznawana yy, jako piltowa. Mm. Były jeszcze właśnie takie kurde, czekaj, bo tu Shadow podpowiedział, że botanikula. Yy, samej botanikuli nie znam, ale jest kurde mechanikarium? Coś takiego? Machinarium. Machina o, właśnie, no, no, no. Też właśnie dość świeży. Znaczy to świeży. Co? 14 Co? lat temu? Myślałem, no. że 2009. O kurwa, ty ja myślałem, że to jest nowsze. No, ale bardzo ładny styl graficzny, tam nie wiem chyba Uomant, widziałem właśnie jak, jak pykała w to. E, nie dał rady bym w to grać, ale no bardzo, bardzo mi się podobał właśnie styl artystyczny tej gry. E, I nie wydawało się, że tam były jakieś totalnie głupkowate... E, te, te, mówię, była gdzieś tam mniej więcej zachowana logika w tych zagadkach, nie? Także tak byłbym w stanie to... Um, poklikać jakoś, ale... No tak faktycznie patrząc z perspektywy czasu nie dziwię się, że... <laughs> że, że to są bardzo niszowe tytuły, nie? Generalnie teraz się oczekuje od gier czegoś, albo właśnie tak jak Disco Elysium, w sensie rpg, gdzie masz faktycznie dużą, dużą część gameplaya. A takie, a takie point, and click, point and clicki są takie bardzo jednorazowe, nie? To jest hmm, bardzo statyczna rozgryw, rozrywka, taka no, bardzo bardzo specyficzna. Raczej nie pod publikę, nie pod szerszego gracza. Czasami jakieś takie pojedyncze tytuły się trafiają, nie? A samorost, tak. No, 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 też dokładnie tak samo na tej samej co. A to od tych samych twórców nawet. O, widzisz, no to samorost też, też widziałem na jakimś streamie. No i graficznie identyczny styl, nie? <laughs> no, nie? Nawet nie wiedziałem, że to też od nich. Samorost, tak. No i mówię, gdzieś się pojedyncze tytuły pojawiają, ale one są takie. No fajnie na to patrzy, jak ktoś się tam użera, ktoś tam klika, ale samemu to, no nie wiem, totalnie, totalnie nie czuję żadnego pociągu tak jakby do tego stylu e gry, nie. To, co wam wysłałem jest w kategorii point and click. No, <śmiech> fajnie. <śmiech> Może zagram. E <laughs> no, kolejny klasyk, o którym trzeba wspomnieć, e to jest Neverhood. O tak, muzyka z Nevery Do dzisiaj e, żart z bekaniem po trzecim zjedzeniu jabłka bawi mnie kurwa jak pięciolatka. <grym> 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 to, to jest albo ten, albo ten kurwa perfidny żart, że masz przejść te 40 ekranów po tak. jedną kasetę i kolejne cztery. To jest najbardziej Monty Pythonowska gra, jaką grałem chyba w życiu, nie? I soundtrack jest. A Monty tak też zrobił Clicka. Yy, tak, to tak, tak. No, Te ministerstwo chyba Głupich Kroków chyba tam było, nie? Nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że zrobi grę. No, ale nie, nie grałem, tylko widziałem chyba uruchona, jak, jak coś tam pykał. Hmm. No, ale nie, no, Neverhood. I yy, od razu mówię, jak graliście w Neverhooda i wam się podobał, to nie grajcie w Army Kroga, bo Army Kroga to jest yy, też towa wersja, powiedzmy druga część yy, Neverhooda. Nie warto. Wygląda <laughs> <laughs> troszkę lepiej, ale totalnie, totalnie nie warto, nie. Ale ten unikalny styl graficzny, właśnie i ta taka ciapowata muzyka, taka bardzo, bardzo charakterystyczna. Nie da się tego z niczym porównać, nie? Neverhood był bardzo unikalny. Eee, ale Neverhood wprowadził e, coś, co niektóre gry później e, też robiły. E, Point-and-clickowe, mianowicie e, e, widzenie z odczu. Tak, na to była gra z plasteliny. Widzenie z oczu i na przykład Atlantis to, to już był, była gra, która tylko miała widzenie z oczu. No kurde, faktycznie mówisz o tych, tej... to jest właśnie bardzo duża część tych gier, to jest właśnie czyste retro, nie? Yy, a, o właśnie, chłopaki nie patrzą, sabro mi... przypomniałeś mi, mi o grze Point o chciałem wspomnieć. Ja je traktuję jako jedna, bo one mają bardzo podobny styl graficzny, styl humoru. To jest Hokus Pokus, Rożowa Pantera i jej zwentura. Oj, tak. Też były tam kurde takie głupie pomysły co do zagadek. Znaczy, tak, ja, ja w te gry grałem dopiero, jak sobie kupiłem gazetę, w której była solucja, i wtedy sobie przychodziłem, nie? Bo te zagadki były totalnie głupkowate, totalnie nielogiczne. No ale i dzisiaj z perspektywy czasu patrząc, to były takie strasznie cringeowe. Ten poziom humoru. No jest, no kurwa, nie próbuj. Jak macie dobre spójności z tą grą, to radzę wam dobrze, nie grajcie w to ponownie. Eee... <grywia> Na czacie. Różową Ace Ventura był z Błoski, a w różową Panterę nie grałem. I Pantera była zajebista. <grywia> no i w Jaderny. tym samym stylu. No i, i w tym samym stylu, co właśnie Ace Ventura i różowa Pantera był zrobiony. Chłopaki nie paszą, nie? Eee, także, no, dość, dość ciekawa adaptacja. i bardzo unikalna. Nie? No. I, I to były gry bardzo y, głupie, Ach. jeśli chodzi o logikę w tych, tych y, zagadkach. I strasznie cringe poziom humoru z dzisiejszego punktu widzenia. Ale wtedy to była naprawdę, kurde, gra no, nieskończone godziny w tym, w, w, w to pykałem, nie? Demko, i zwentury, to ja już potem speedruny mogłem robić, nie? Bo <laughs> pierdalałem jak szalony 300 tysięcy razy. O kurde, znowu kłukłem, sorry. 300 tysięcy razy to tą, tą demówkę z Ace Ventury przeszedłem. No, kontynuuj. <laughs> No, czy coś jeszcze było takiego ważnego? No na pewno był Curse of Monkey Island, ale w to nie grałem i, i nawet nie widziałem gameplayu, więc za dużo nie jestem w stanie powiedzieć. Broken Sword'a grałem, też bardzo fajna gra, bo problem był taki, że jak w to grałem, to nie umiałem angielskiego, więc po prostu klikałem. No, ale dało się grać. Coś jeszcze Kurde nie wiem, chyba Chyba już nie ma, nie pamiętam więcej takich kultowych, oldschoolowych Point clicków. Ale hmm. Avant, Atlantisa czy tam jedynkę, dwójkę, czy trójkę warto zagrać nawet Disney. Hmm. No, no, co ja mogę powiedzieć? No. Jest bardzo zapomniany gatunek, bo już się, mówię, nie wyładzą te gry za bardzo, ale to się nie dziwi, nie? Ja sam nie mam ochoty grać w takie coś, bo nie wiem, czy to kurwa ta moja. A Hellblade'a coś... będziesz grał? Hellblade'a? Chyba tak. Znaczy, jak faktycznie dostanę go gdzieś tam koło stówki, 100, kurde, nie wiem, zobaczę. Jak, 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 wpadł, jak wpadł w tym miesiące nad godziny, to się zastanowię, czy kupić za 150, nie? Ale. No kupię. Chyba prędzej czy później kupię. No, a to jest taki yy, nowoczesny point and click mimo wszystko. Troszeczkę tak. No, może troszkę tak. Znaczy... Tak, ale nie, no bo on ma faktycznie dużo takiego prostego poszukiwania chodzenia po tym świecie. To jest dosłownie symulator chodzenia z elementami walki i, ty, i, i prostymi zagadkami. Ale te zagadki są właśnie proste, nie? Takie środowiskowe typu znajdź jakiś tam symbol, odwróć świat, takie... No, Te zagadki nie są skomplikowane. Zrobiłeś jedną, to wiesz jak wszystkie robić, nie? A w point po and clickach jednak bardzo liczy się spostrzegawczość, Jakieś tam kojarzenie, wiesz, posiadanie w głowie jakieś tam ułożenia tego świata, gdzie i z kim pogadać. I tak, no nie wiem, jakoś tak absolutnie nie czuję pociągu te, tego typu gier w tym momencie, nie? Może kiedyś mi na, na starość wróci jakoś, ale teraz to tak, no. Wolałbym pograć coś innego, jakoś rpg czy cokolwiek innego, nie? A w Ramon Spell grałeś? Ramon Spell? Nie. Pierwsze To słyszę. była taka czeska gra. Eee... Dość nieudolnie przetłumaczona i chwilami nie dało się przez to grać. Mm. E, natomiast e, polegało to na tym, że interfejs miał na środku zdjęcie pokoju, w którym jesteś, że tak powiem, czy miejsca ogólnie. E, I właśnie klikałeś po tym zdjęciu i mogłeś przechodzić po inny, pomiędzy innymi lokacjami. Miałeś na interfejsie e, tego. Zionka, którym niby jesteś, e, i tam parę innych pierdół No i to też był point-and-click. E, był hmm. ciekawy z tego względu, że był czeski. E, ciekawie zrobiony i to chodziło na starych e, tych PC-tach 486 i dawało radę. Hmm. Znaczy, kurde, nie wiem, czy Marta i dead się łapie do kategorii point-and-clicków, ale to też jest całkiem fajna gra. I to jest jeden z takich tytułów. <noise> jeden z takich tytułów, które. To się oh, nie tutaj... zgadza z Tobą. No właśnie, muszę. Dziada tutaj zabrać, bo już terroryzję mieszkańców tego domu. <noise> miał, miał. No, ja mam tak na co dzień z nim. To ten zbrodniarz. Wymacamy bebol. To będzie cicho. <noise> Patogeniczny. Już dość. Tak, no to charyzma to jest jej jedyny, jedyna zaleta, nie? W tym systemie specjalnie miałaby 10 charyzmy i 1 inteligencji. No, e, znowu przyszła terroryzować mikrofon. Dobra, co? Lecimy dalej, nie?